Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest profesor Ryszard Koziołek, nowy rektor Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Rektor wybrany przez internet, a nie można było tak po staropolsku zlecić na przykład organizację wyborów w Poczcie Polskiej? Chcieliśmy, żeby doszły do skutku. Wybory oczywiście. Protesty wyborcze jakieś były, opozycja respektuje wybór elektorów. No, wybory dokonały się wczoraj, więc wszystko jest bardzo świeże. Oczywiście vacatio legis obowiązuje, w związku z tym wszelkie możliwe rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć, ale informatycy dokonali tak starannego przygotowania, zaszyfrowali to chyba bazy, nie wiem, dane w nie są równie szyfrowane jak głosowania wczorajsze u nas, więc wygląda na to, że wszystko będzie w porządku. A poważnie, panie profesorze, napisał pan program na czas, swój program wyborczy, można nawet powiedzieć, na czas normalności i stabilizacji, a potem się wiele zmieniło. Jakiego rektora potrzebuje dziś Uniwersytet Śląski w obliczu epidemii i niepewności tego, co czeka nas po tej epidemii? Ja myślę, że rektora wybiera się na każdy czas. To znaczy trudno sobie wyobrazić, że o to myślimy przy wyborach rektora o tym, że będziemy mieli epidemię albo inną katastrofę, albo przeciwnie, że będzie to jakaś sielanka. Nie ma takiej sytuacji. Świat jest zbyt skomplikowany, żeby można było przytomnie przewidywać, że wszystko będzie w porządku. I też nie sądzę, aby trzeba było pisać program specjalny na czas jakiegoś poważnego kryzysu. Uczelnie, wobec uczelni każdego, kto w niej jest dłużej czy krócej, powstaje taki rodzaj pokory. Mianowicie to są instytucje bardzo stare, które przeżyły wielu rektorów i mają pewną wewnętrzną mądrość. I jedną z wielkich wartości uniwersytetu to jest ciągłość i kontynuacja. To, że w październiku znowu zaczną się zajęcia, znowu przyjdą studenci i będziemy przekazywać wiedzę i prowadzić badania. Także najważniejszą troską i powinnością rektora jest zachować ciągłość uniwersytetu. Oczywiście zmieniać go, ulepszać, tak jak świat się zmienia, ale ta ciągłość jest niesłychanie ważna. Nauka tego potrzebuje, kształcenie to nie jest piekarnia, tego się nie da zrobić szybko. Profesorze, pan, proszę nie wchodzić w retorykę ministra rolnictwa, bo zaraz się na pana posypią protesty. Pan wysłał jakichś wykładowców na zbiory czereśni, kiedy mają trochę wolnego albo chcieliby odetchnąć świeżym powietrzem? Nauka i badania trwają nawet mimo epidemii. Oczywiście w laboratoriach one muszą mieć kontrolowany charakter i trzeba zachować wszystkie niezbędne warunki ostrożności, żeby się nie dokonało jakiekolwiek zarażenie. Natomiast ta część z nas, która pracuje głównie w archiwach czy za sprawą swoich komputerów i mając dostęp do danych, może działać jak najbardziej. Spodziewam się nawet, że będzie to no może nawet bardziej intensywna praca naukowa. Ale to, czegośmy się nauczyli podczas epidemii, to, że kształcenie zdalne wcale nie jest łatwiejsze od kształcenia kontaktowego. Istniał taki zabobon wśród nas nawet, że jak ktoś opracuje sobie e-learning, to ma spokój, prawda? Zrobi to raz, porządnie, namęczy się, a potem będzie się to działo samo. Och, wszyscy straciliśmy te, jeśli ktokolwiek miał takie złudzenia, to jest bardzo pracochłonna, interaktywna działalność, której pan doświadcza od innej strony, też przecież rozmawiając ze słuchaczami czy z gośćmi. No, naturalnie. Natomiast jakie będą jeszcze inne skutki tej całej historii dla Uniwersytetu Śląskiego? I nie mam tutaj na myśli tylko prowadzonych zdalnie zajęć. Mhm. Jak zmieni się też Uniwersytet w związku z tym? Wie pan co, tak mówiąc całkiem szczerze, ja bym chciał, żeby on się za bardzo nie zmienił. Czyli ta pokusa, która być może w niektórych głowach zaświtała, nie sądzę, że wśród ludzi Uniwersytetu, żeby być może część Uniwersytetu przenieść w przestrzeń wirtualną, czyli utrzymać to zdalne kształcenie, moim zdaniem jest bardzo niedobra. Zresztą studenci nam też wysyłają bardzo czytelne sygnały po tych miesiącach pracy zdalnej, że po prostu tęsknią do rzeczywistych kontaktów, do prowadzenia namysłu, rozmowy, pracy jeden na jeden, czy też po prostu w sposób kontaktowy. To jest zupełnie inna jakość pracy, więc ja bym chciał bardzo, żeby Uniwersytet wrócił z powrotem do swoich przestrzeni. Jednak efektywność nauki jest większa, kiedy
wychodzimy z domu i spędzamy ten czas wyłącznie na niej, a nie dzieląc ją w przestrzeni z innymi domownikami choćby, którzy też niekoniecznie kochają ten sposób życia. Zresztą rozdział na pracę i dom, sferę prywatną i publiczną jest moim zdaniem dla zdrowia psychicznego także niezwykle ważny. Na to z całą pewnością nauczyliśmy się tych narzędzi, które usprawniły nam komunikację i porozumiewanie i sporo tego zostanie. To znaczy w błyskawiczny sposób ogromna część uniwersytetu i studentów i naukowców nauczyła się używać zdalnych narzędzi i one wejdą w dydaktykę. Nie zastąpią ją, one ją uzupełnią. Panie profesorze, a jak ma wyglądać właściwie ten powrót? Mówi pan o październiku. W myśl rozporządzeń ministra nauki, to jak ten powrót do zajęć stacjonarnych ma na Uniwersytecie Śląskim wyglądać? No, nikt z nas w tej chwili nie jest w stanie tego zaprojektować w pełni wiarygodnie i odpowiedzialnie, bo nie wiemy, co się stanie. Nikt na świecie tak naprawdę tego nie wie. Więc będziemy pracować nad pewnie kilkoma scenariuszami. Takie trzy są najbardziej spodziewane. Pierwszy, który wydaje się być nadmiernie optymistyczny dzisiaj, to po prostu 1 października uruchamiamy uniwersytet, wracamy do sal seminaryjnych, wykładowych, laboratoriów i działamy, jakby się nic nie stało. Szczęśliwi z takiego obrotu sprawy. To jest mało prawdopodobne chyba. W związku z tym być może należy przemyśleć wariant drugi, czyli trwanie w tym, czym w tej chwili jesteśmy, doszlifowanie tych narzędzi, przemyślenie programów kształcenia, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów, które się nie da lub bardzo trudno jest zrealizować zdalnie, laboratoria, praktyki, zajęcia praktyczne. No więc to jest duży orzech do zgryzienia. No i oczywiście udostępnienie laboratoriów i warsztatów naukowych po to, żeby można z nich korzystać. No i wariant hybrydowy, wariant pośredni, taki, w których będziemy chcieli wrócić do kształcenia bezpośredniego i badań, ale z zachowaniem bezpieczeństwa, czyli wtedy będziemy musieć podzielić studentów na mniejsze grupy, umieścić ich w przestrzeniach, gdzie kontakt bliski będzie niemożliwy, albo wręcz przeciwnie, dystans będzie możliwy. No i to jest wariant hybrydowy, to jest wariant trzeci. Wszystkie trzy opracujemy w postaci dokumentów, instrukcji, no i będziemy czekać na wrzesień. Na październik właściwie, no ale we wrześniu już musimy być gotowi. Panie profesorze, pierwszy problem pan już ma na głowie. Dostał pan niejako w spadku. Mam na myśli przesłuchania studentów przez policję w związku ze sprawą profesor Ewy Budzyńskiej. Mam. Krótkie przypomnienie. To nie pierwszy, to chociaż oczywiście to, że on wykroczył to nie poza jest pierwszy, uczelnię. To nie jest pierwszy taki przypadek? Wydaje mi się... Jest to pierwszy przypadek, kiedy policja, czy też organy ścigania, czy prokuratura interweniuje, ingeruje w postępowanie dyscyplinarne toczone wewnątrz uczelni. Znaczy pierwszy, jaki ja pamiętam jako pracownik uniwersytetu, pewnie w czasach dawno minionych takie rzeczy się zdarzały, ale tu nie mam tej wiedzy w tej chwili. Natomiast rzeczywiście za mojej pamięci to jest pierwsza taka sytuacja, a wiem co mówię, no bo jako prorektor do spraw kształcenia i studentów, w którym ciągle jestem, miałem tych spraw trudnych naprawdę wiele. To się dzieje w każdej wspólnocie, że powstają rozmaite konflikty, prawda, poczucie bycia skrzywdzonym, które trzeba rozstrzygać i uczelnia ma swoje instrumenty, to jest przede wszystkim rzecznik spraw dyscyplinarnych i komisja odpowiednia i mają studenci, doktoranci i pracownicy, więc są procedury, to się po prostu toczy kilka takich spraw, co najmniej co roku. Panie profesorze, to krótkie przypomnienie. Krótkie przypomnienie. Profesor Budzyńska, jak mówili studenci... Doktor habilitowana. To musimy być precyzyjni, jeśli rzeczywiście chcemy to jasno naświetlić. To do doktorów habilitowanych już nie będę mówił profesorze w takim razie. Prezentowała na wykładach poglądy, które były określane między innymi w mediach, ale też przez studentów jako homofobiczne, tak? Już nie wnikajmy w to, jakie one były konkretnie. Studenci tak czy inaczej się poskarżyli, uczelnia wszczęła postępowanie dyscyplinarne, a doktor habilitowana Budzyńska odeszła z uczelni w międzyczasie, tak? Tak. To skąd wzięła się w tej... Wszystko to prawda. Skąd wzięła się w tej sprawie policja i prokuratura? No, sam bym chciał wiedzieć. To pytanie trzeba by było skierować do tych, którzy wnieśli tę sprawę, czyli do, ja nie pamiętam nazwiska pani, która wniosła to oskarżenie o ile dobrze pamiętam, fałszowanie dowodów w sprawie tej, o której pan przed chwilą powiedział. Czyli tam się pojawił taki zarzut skierowany nawet nie przez samą panią doktor Budzyńską, tylko przez kogoś innego,
kto uznał, że postępowanie w tej sprawie jest wadliwe. Nie wiem, na jakiej podstawie. Przypuszczam, że opierając się... mieszkanka Częstochowy, tak? ...informacjach od pełnomocników prawnych pani doktor. I zdecydowano się, że należy niejako uzupełnić to postępowanie dyscyplinarne postępowaniem karnym, przesłuchując studentów, no, którzy są ofiarami tej sprawy, co uważam za zdecydowanie naganne. A skąd policja w ogóle wie, którzy studenci poskarżyli się na doktor habilitowaną Budzyńską? Takie informacje mogli zasięgnąć z akt sprawy postępowania dyscyplinarnego, ponieważ prokuratura w momencie, kiedy rozpoczęła postępowanie w tej sprawie, zwróciła się do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej o udostępnienie akt sprawy. Miało prawo to zrobić, a uczelnia musiała te dokumenty przedstawić. Razem z danymi studentów? Nie można było po prostu uchronić studentów przed tym przykrym doświadczeniem? Kiedy policja po raz pierwszy zwróciła się do nas w tej sprawie, myśmy oczywiście odesłali ją do prokuratury, gdzie te akta sobie leżały i można było wszelkie informacje, których policja potrzebowała dla zbudowania tego postępowania, zasięgnąć. Potem rzeczywiście pojawiło się drugie oczekiwanie, drugie żądanie o adresy tych studentów. No i podstawa prawna, na której zostało to oparte, zmusiła uczelnię do przekazania. My jesteśmy instytucją publiczną, działamy w obrębie prawa i nawet jeśli nie zgadzamy się z takim czy innym postępowaniem, czy z jego motywacjami, no to jesteśmy zobowiązani do określonych działań i tak też uczyniliśmy. Panie profesorze, a dlaczego na mocy jakiego prawa w tych przesłuchaniach studentów uczestniczą również przedstawiciele katolickiego, to tak delikatnie mówiąc, Stowarzyszenia Ordo Iuris? No, oni nie tyle uczestniczą jako przedstawiciele tego stowarzyszenia, tylko po prostu jako prawnicy, którzy przy okazji są członkami tego stowarzyszenia. Oni są pełnomocnikami prawnymi pani doktor Budzyńskiej i takie prawo mają. A czy podobnie jak na szczęście studenci mają mają wsparcie w postaci swoich prawników. A czy w tej sytuacji uczelnia na przykład od początku nie powinna była zapewnić jakiejś opieki prawnej też studentom, którzy pewnie w tej pierwszej fazie przesłuchań byli zaskoczeni, co się właściwie dzieje i dlaczego? Znaczy, uczelnia jako instytucja nie jest wyłączona z tego postępowania. Muszą państwo wiedzieć, że rektor magnificencja, a tym bardziej ja, nie mamy w ogóle wglądu w postępowanie komisji dyscyplinarnej. To znaczy od momentu, kiedy rektor kieruje tę sprawę do rzecznika, a później rzecznik do komisji dyscyplinarnej, rektor jest wyłączony z tego postępowania, nie może ingerować. To jest trochę coś w rodzaju wewnętrznego sądu uczelni, który jest tutaj suwerenny. Do momentu wydania orzeczenia nikt nie ma wglądu, co się tam dzieje. W związku z tym podobnie uczelnia też nie może się zaangażować instytucjonalnie, natomiast zaangażowała się i to jest chwalebne, że pracownicy Wydziału Prawa zaoferowali studentom pro bono wsparcie prawne. Panie profesorze, a sama idea, pamiętam wolności jakby słowa, głoszenia poglądów w tej sytuacji. Pamiętam swoją rozmowę z ministrem, wicepremierem wtedy jeszcze Gowinem, po historii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, z którego zwolniono wykładowcę za wykład o skutkach homoseksualizmu. Wtedy też była, można powiedzieć, awantura o skali ogólnopolskiej. Minister, wicepremier mówił wtedy, że broniąc tego zwolnionego wykładowcy, mówił między innymi, że wolność nauki to również wolność swobodnego doboru tematów, metod badawczych, tego, jakie treści przekazuje się studentom, jakie kursy, przez kogo są prowadzone na terenie danej uczelni. Czy tutaj, jak to się ma do sprawy doktor Budzyńskiej i protestów, które poskutkowały dyscyplinarnym postępowaniem wobec niej? Widzi pan, dlatego należy uczelniom zaufać jednak w rozstrzygnięciach takich kwestii, ponieważ tego się nie da zadekretować. Który rodzaj opinii jest możliwy do głoszenia i wynika on rzeczywiście z niezbywalnego prawa do wolności słowa i wolności głoszenia poglądów, a w którym momencie należy zainterweniować
ponieważ dotyczy, dzieje się rodzaj krzywdy czynionej za pomocą głoszenia tych poglądów lub też fałszowania prawdy naukowej. I gdzie przebiega linia? Otóż w wielu wypadkach ona nie jest jasna i nie jest precyzyjna. Oto każdy z nas ma jakieś poglądy, czy to poglądy polityczne, czy wyzna jakiś światopogląd, czy po prostu system wartości. Dopóki głoszenie tych poglądów nie wiąże się z atakowaniem i krzywdzeniem innych, wykluczaniem czy stygmatyzowaniem, uważam, że nie ma nic złego w tym, żeby nawet poglądy kontrowersyjne czy bardzo szczególne mogły zostać wypowiadane także w obrębie uczelni, pod warunkiem jednak, i to jest drugi warunek, że ja zaznaczam, iż to jest mój pogląd czy moja opinia. Natomiast kiedy dochodzi do pomieszania, czyli kiedy opinia staje się głoszonym faktem, czy też dogmatem, czy pozorem prawdy naukowej, wtedy zaczyna być problem i wtedy studenci mogą rzeczywiście, studenci czy koledzy, koleżanki mogą zgłosić wątpliwość co do takiej osoby, czy ona nie miesza tutaj tych porządków. Więc o wiele lepiej, jeśli wspólnota sama reguluje takie kwestie, zwłaszcza dotyczące spraw nieopisanych jeszcze, świeżych, nowych, nad którymi no, toczą się badania. W mediach ten a ta nie, historia. Wyobraża pan sobie, że policjant teraz do na rozstrzygnięcia między, nie wiem, kreacjonizmem ewolucjonistycznym, a czystą ewolucją. No, miejmy trochę zaufania dla rozumu i powagi nauki. Panie profesorze, to kończąc ten wątek, o czym świadczy ta cała sytuacja? Bo jak sam pan zauważył, jest ona bez precedensu, biorąc pod uwagę historię, pańską historię też na Uniwersytecie Śląskim. O czym świadczy ten precedens właśnie, o którym mówimy? O toczącym się sporze w obrębie wspólnoty demokratycznej, którą jesteśmy. Nie chciałbym czynić z tego przyczynka do ogólnych rozważań. Jest to po prostu, myślę, niemądra decyzja, która uruchomiła pewną lawinę postępowania. Jak ktoś coś zgłosi, ktoś musi przeprowadzić postępowanie i tak dalej, czy ta maszyna prawna ruszyła, no i wszyscy są jej ofiarami. Przede wszystkim studenci, którym wyrażam tu po prostu współczucie, bo to, że treścią tych praktyk jest niepotrzebne, krzywdzące i zostawi w nich niedobry ślad z czasu studiowania. A może też trochę uświadomi im, no, w jaki sposób działa państwo, prawo, gdzie są granice wolności słowa, jakie są konsekwencje tego. Natomiast wracając do pana pytania, myślę, że to jest taki spór, który się toczy pewnie w obrębie każdej wspólnoty politycznej, mianowicie, które instytucje dla dobra społecznego powinny mieć możliwie dużą autonomię, samodzielność i niezależność. I tak to jest w Polsce i na świecie, że uniwersytety publiczne mają bardzo dużą sferę suwerenności i autonomii i to jest dobre, bo to jest pewna wartość dla wspólnoty, w której żyjemy. Czyli inaczej mówiąc, pan, czy studiując, wysyłając swoje dzieci na uniwersytet, musi mieć przekonanie, że one będą kształcone w dobrej wierze, w oparciu o najlepszą wiedzę i naukę, która w tej chwili na świecie funkcjonuje. Jak pan będzie miał podejrzenie, że tam są ludzie, którzy uczą młodych ludzi bardziej tego, jak postrzegają świat, jaki mają światopogląd, a nie jaka jest wiedza o świecie, no to straci pan zaufanie do takich instytucji. I tego trzeba bronić dla naszego dobra, dla dobra społecznego po prostu. Panie profesorze, czy Uniwersytet Śląski śledzi ostatnie zmiany w rządzie? Pilnie. Nie wiem, czy uniwersytet, ale pewnie wielu członków jego wspólnoty tak, ponieważ jesteśmy obywatelami tego państwa. Naturalnie, naturalnie. Jest dla nas istotne to, co się dzieje. Kilka tygodni temu z rządu, tego rządu odszedł Jarosław Gowin, minister nauki, autor reformy szkolnictwa wyższego, który, no pamiętam jeszcze raz swoją rozmowę z ministrem Gowinem w Dzienniku Zachodnim, który bardzo pochlebnie wypowiadał się o postępach, rozwoju i perspektywach Uniwersytetu Śląskiego. Co to może oznaczać w kontekście dalszego realizowania tej właśnie reformy? Niewiele. To znaczy, traktuję to jako życzliwą wypowiedź polityka, który jak każdy polityk szuka także wsparcia w określonych grupach potencjalnych wyborców. Jest to element jego pracy i tyle.
Natomiast bezpośredniego związku z tym, co się dzieje w uniwersytecie, nie widzę. Wymyśliliśmy sobie nowy model funkcjonowania uniwersytetu, wykorzystując poniekąd to, co zdarzyło się w reformie uczelni wszystkich w Polsce, czyli w obrębie nowej ustawy, tak zwanej ustawy 2.0. Poszukaliśmy tam szansy na to, żeby przebudować uniwersytet wedle tego, co wydaje nam się korzystne i co otwiera go na przyszłość. Chcieliśmy uwolnić potencjał młodych naukowców, trochę zmienić, rozluźnić strukturę wydziałów, strukturę jednostek badawczych po to, żeby młodzi, zwłaszcza ludzie, ale w ogóle wszyscy badacze mogli się łatwiej organizować w zespoły badawcze, swobodniej uprawiać naukę. No i rzeczywiście zrobiliśmy ten uniwersytet trochę inny, moim zdaniem swobodniejszy, wolniejszy. Pewnie przy okazji trochę błędów popełniliśmy, ale też przyjdzie czas na korektę, na zmianę. Ani nie demonizowałbym tego, co się stało w reformie, tej reformie, tak zwanej reformie Gowina. Przyglądałbym się temu raczej od strony tego, jak uczelnie wykorzystały tę możliwość. Oczywiście tam niepokoi mnie sporo rzeczy związanych z ewaluacją, z punktacją nauki, z tą wyceną, że zaczynają nami trochę rządzić algorytmy na podobieństwo innych sfer rzeczywistości. No i tu rzeczywiście trzeba wypracować takie mechanizmy mądrego oporu czy korekty. Pan zdaje się powtarza, o ile pamiętam z pańskiego programu, że nauka to nie są punkty czy wyścig na punkty, to po pierwsze. A po drugie, w wyniku tej ewaluacji, chwalonej jednakowoż na przykład przez pańskiego poprzednika, profesora Kowalczyka, Uniwersytet Śląski znalazł się w pierwszej dwudziestce tej ujętej w programie, ale poza tą elitarną dziesiątką. W jaki sposób uniwersytet miałby według pana trafić do tego elitarnego grona uczelni badawczych? Odważne, oryginalne pomysły badawcze, współpraca z uczelniami, ośrodkami badawczymi, naukowymi na świecie, to jest zdecydowanie priorytet. To znaczy trzeba wykonać nie tyle krok w stronę tej dziesiątki najlepiej ocenionych uczelni polskich, ale moim zdaniem trzeba zrobić krok w świat, a na pewno krok w Europę i zacząć na stałe, na trwale współpracować zarówno naukowo, jak i dydaktycznie ze światem, to znaczy mierząc się po prostu z problemami naukowymi, które dzisiaj są kluczowe w poszczególnych dyscyplinach dla świata. I ja uważam, że taki rodzaj ambicji, pewnej odwagi, czy nawet hardości powinno cechować nasze środowisko. Strasznie lubię nasz Uniwersytet i Śląsk w ogóle, bo mi się wydaje, że on ma w sobie taką dynamikę i taką energię, no trochę powiedziałbym Ameryki sprzed lat. Wielu. Nie wszyscy doceniają, jednakowoż pamiętam pewną instytucję, która nosiła przydomek Śląski w swojej nazwie, zmieniono na inny, ale to tak zupełnie na marginesie. Panie profesorze, czy to gonienie czołowej dziesiątki uczelni badawczych przez Uniwersytet Śląski będzie odbywało się w towarzystwie innych śląskich uczelni? Mam na myśli pewną szansę, o której mówił też wicepremier Gowin pewnie niejednokrotnie, czyli federalizacji uczelni, jakąś formę połączenia tych potencjałów między innymi z Politechniką Śląską, czy innymi również uczelniami na Śląsku. Czy to jest możliwe? Tak, ustawa daje taką możliwość, ale to powinno być oparte o obopólny interes i obopólną korzyść. A czy on jest dzisiaj widziany przez uczelnie, które mogłyby w ten sposób połączyć siły? No, z pewnym ostrożnym zaciekawieniem, tak bym powiedział. Nikt właściwie nie mówi nie, aczkolwiek każda uczelnia ma tutaj, tak powiem, swoje interesy, swoje ambicje. Nie wydaje mi się, aby Politechnika w tej chwili była zainteresowana bardzo federacją z kimkolwiek chyba, tak mi się wydaje, ale to trzeba by rektora nowego i jednocześnie dawnego profesora Mężyka o to zapytać. Mają dobrą pozycję, znaleźli się wśród uczelni badawczych. Po co mają się dzielić z innymi jeszcze w tej sytuacji, tak? No więc gdyby to było tylko oparte na tym, że w rankingach wyskoczymy wyżej, no to można powiedzieć, no fajnie tam znaleźć się w szanghajskim rankingu, ale to nie powinien być cel sam sobie. To musi być korzyść dydaktyczna i naukowa. Uniwersytet ze względu na to, że ma w sobie właściwie wszystkie nauki podstawowe, prawda, wszystkie nauki najważniejsze, to wzbogacenie go o dodatkowe rzeczywiście ma sens, bo i studentom daje wtedy możliwość ciekawszego studiowania,
a naukowcom tworzenia badań interdyscyplinarnych, które dzisiaj są niesłychanie ważne i potrzebne. Wiemy, że nie rozwiążemy problemu w obrębie jednej dyscypliny, to się nam nieustannie krzyżuje. Także, jeśli pyta mnie pan o takie fantazje mocno przyszłościowe, no to nie miałbym nic przeciwko temu. Ale panie profesorze, dlaczego mocno przyszłościowe? Ja myślałem, była medycyna czy ekonomia. Ja myślałem, że to jest jakaś perspektywa paru lat, biorąc pod uwagę, jak będzie wyglądać kolejna ewaluacja czy uzupełnianie tego rankingu uczelni badawczych. To jest kwestia paru lat. To dlaczego to jest tak daleka perspektywa według pana? Ponieważ do tego trzeba bliskiego związku tych, którzy chcieliby taki plan i taki pomysł zrealizować. I tak jak mówię, nie widzę zasadniczych przeszkód, ale też od razu, żeby tu nie kręcić, powiem jasno, że takie poważne rozmowy na ten temat jeszcze się nie toczą. A powinny? Czy to jest jakiś pański również cel, aby takie rozmowy inicjować? Ja tego nie wpisałem do programu jako cel zasadniczy, aczkolwiek myślę o tym ciepło. Profesor Ryszard Koziołek, nowy rektor Uniwersytetu Śląskiego, pierwszy w historii wybrany przez internet, albo za pomocą internetu, był dziś z nami na łączach wideo. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję wszystkim państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.